mam nadzieję, że Państwo nie przyszli dzisiaj tutaj na to spotkanie tylko dlatego, że o księdzu Grzegorzu, o ojcu Grzegorzu możemy przeczytać, że jest skandalizującym jezuitą, który się jest gorszeniem. To pierwsza informacja, która pojawia się po wpisaniu ojciec Grzegorz Kramer odsyła nas na jeden z katolickich portali, który właśnie tak się otwierał pod hasłem ojciec Grzegorz. Więc mam nadzieję, że nie to było powodem, że jesteśmy tu dzisiaj tak licznie zgromadzeni, a jednak chęć zastanowienia się nad tą naszą słabością, która może być szansą, nad słabością, która, no właśnie, szczególnie w tych układach damsko-męskich często okazuje się być czymś, co nas rozkłada na łopatki i no właśnie, jeśli nie spróbujemy sobie pomóc nawzajem, to kto? Często o tych naszych małżeństwach, o byciu razem mówimy, że dwoje, ale jeśli nie ma tego trzeciego wierzchołka trójkąta, no to jest znak kiepsko. I myślę, że powędrujemy trochę w stronę tego trzeciego wierzchołka dzisiaj, bo przecież któż jak Bóg uniżył się bardziej, a my w Adwencie oczekujemy teraz na przyjście tego Boga, który bardziej już przychodząc do nas uniżyć się nie mógł. Ojciec Grzegorz Kramer. Dobry wieczór, szczęść Boże, serdecznie Was witam. Nie jestem skandalistą, absolutnie. Jestem zwykłym proszczą. Jeszcze. Słuchajcie, chciałbym, wykorzystując to, że jestem pierwszy, to zrobić taki krótki, już jeden wstęp był, ale już bezpośrednio do rekolekcji, bo jednak to są rekolekcje. Więc chciałbym przez chwilę powiedzieć o czymś, co wypływa z dzisiejszej Ewangelii. Ja ją Państwu przeczytam. Jest bardzo krótko, proszę się nie bać, nie będę Was zarzucał cytatami, ale myślę, że to jest dobry fragment, który dostajemy na dzisiejszy wieczór i na Waszą trzydniową, czy w sumie pięciodniową przygodę, tak? Odnowy, nie biologicznej, ale duchowej i umysłowej, mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie nas w jakiś sposób niosło. Więc posłuchajcie tych dosłownie dwóch wersetów i spróbuję na podstawie tego króciutko Was prowadzić do tego, co nazywamy rekolekcjami. To jest z Ewangelii Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Panie Ojcze nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Proponuję, żeby nam ten fragment towarzyszył w tym dzisiejszym wieczorze, bo dlatego to sobie pomyślałem, że to będzie ważne na początek rekolekcji, bo zobaczcie, Bóg nam mówi wprost w tym fragmencie, że jest dla nas odpoczynkiem. I chciałbym, żeby tak rekolekcje wyglądały, że one były odpoczynkiem. Nie wiem, z czym dzisiaj przychodzicie tutaj tego wieczoru, co było wypełnieniem Waszego dnia, ale myślę, że większość z Was jest bardzo zmęczona. Nie tylko fizycznie, ale też różnymi rzeczami, które są w naszych głowach. Więc spróbujmy sobie dać taki luksus, żeby trochę odpocząć. Super jest w ogóle to miejsce, bo ono bardzo sprzyja temu, żeby odpocząć, może i zasnąć. Zobaczymy, jak to będzie. Ale dobrze wiemy, i to strasznie banam na początku, że nasze życie, bez względu na to, jak długo ono trwa, tutaj nawet niemowlę się przewinęło, to wszyscy możemy powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy już umęczeni i pełni troski i lęku. To są takie rzeczy, które bez względu na to, ile mamy lat, jakie doświadczenie, jaką mądrość w głowie jest naszym wspólnym doświadczeniem. I ten lęk, ten strach, boimy się wielu rzeczy. Każdy z nas znowu, w zależności od tego, w jakim kontekście żyje, bardzo się boi. A to samotności, a to utraty ukochanych ludzi, a to utraty tego, co mamy na koncie. Wielu rzeczy, więc śmierć, choroby, te rzeczy, które są naszym takim egzystencjalnym doświadczeniem, są naszym lękiem, więc tym bardziej dobrze sobie dać taki moment, w którym w życiu się trochę zatrzymuje, żeby odpocząć. Naprawdę odpocząć. I
to jest bardzo ważne w rekolekcjach, że one nie są jakimś wysiłkiem, który muszę zrobić, żeby Panu Bogu pokazać, ale na początku tego czasu Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy do Niego przyszli właśnie odpocząć, żeby trochę, mówiąc językiem młodzieży, zluzować. I myślę, że warto to zrobić, w zależności od tego, co przeżywamy. Dlatego, że zobaczcie, dajemy sobie wcisnąć, i mówię tutaj o ludziach wierzących, takie bardzo duże kłamstwo, które ostatecznie pochodzi od złego ducha. Ono polega na tym, że wydaje się nam, że Bóg czegoś od nas chce, że Bóg czegoś od nas żąda, że całe nasze życie, szczególnie ludzi wierzących, bardzo często wkręcamy sobie taki film, ma polegać na tym, że ja Panu Bogu udowodnię, że ja Panu Bogu pokażę, że zasługuję na miłość, że zasługuję na to, żeby być w Jego uznaniu. Mówiąc ostatecznie, żeby sobie zapewnić zbawienie, tak? I naprawdę ten lęk też o to, czy będę zbawiony. Bardzo często w Kościele katolickim pojawia się taki tekst, żeby siebie zbawić, to już w ogóle jest straszna herezja, tak? Ale właśnie w domyśle, żeby Panu Bogu zapłacić za to zbawienie. I dlatego ten tekst na początek rekolekcji, żebyśmy odkłamali to kłamstwo sobie, ale najpierw trzeba odkryć. I myślę, że warto, żeby pogrzebać w tych trzech dniach gdzieś tam w swoim sercu i zobaczyć, jakkolwiek intelektualnie rozumiemy, że tak nie jest, to jak to działa w moim sercu na co dzień, czy rzeczywiście wierzę Panu Bogu, który nie chce niczego ode mnie. A więc Pan Bóg chce się zająć naszym zmęczeniem. I bardzo Was proszę teraz w tym momencie, jeśli się nie boicie o swoje torebki, to zamknijcie oczy na chwilę. To nie jest iluzjonistyczny pokaz, czego Wam nie zabiorę. Ale chodzi o to, żeby w tym momencie rzeczywiście nazwać to coś, co mnie męczy. To coś, co sprawia, że się boję, że nie ma we mnie tego luzu. Nie wymyślajcie dużo, ale właśnie dwie, trzy rzeczy, dwie, trzy sprawy, może jakaś relacja, coś, co warto właśnie w tym miejscu, przy tej kawie, przy tym dobrym bezie Panu Bogu oddać i poprosić Go, żeby nie tyle mi zabrał i zrobił hokus pokus, żeby już tego nie było, ale żeby mi pokazał, że mogę to przeżyć inaczej. Dobra, obudźcie się, żebyście mnie nie poznali, bo to dopiero początek. Pan Jezus mówi dzisiaj, weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. A więc mamy najpierw iść do Niego ze swoim ciężarem. Właśnie z tym, co przed chwilą pomyśleliście, o czym pomyśleliście, co jest w naszych sercach. Ale zobaczcie, on zaraz dodaje, ale weźcie moje. To jest bardzo ważne w tej Ewangelii, bo ona nie jest narkotykiem, który sobie implikujemy, żeby nam było fajnie, ale Pan Jezus zaraz mówi, weźcie to ode mnie. Co to jest, to myślę, że w trakcie tego mojego dzisiejszego wystąpienia się objawi, co to może być to Jego jarzmo. Jego ukojenie to jest coś więcej niż tylko tanie pocieszenie. To jest świadomość tego, że Bóg jest ze mną. Wspomniane było we wstępie pierwszym, że przygotowujemy się do Adwentu, do Bożego Narodzenia w Adwencie. Właśnie w Bożym Narodzeniu pięknie wybrzmiewa bardzo ważne imię Pana Boga, które będzie ważne w tym, co będę mówił później. Emmanuel, Bóg z nami. To strasznie ważne, bo my tej części Ewangelii bardzo często zapominamy, że On jest z nami. Nie przeciwko nam, nie jako ten, który mówi sprawdzam, ale jest z nami. Właśnie w tym, co jest moim codziennym doświadczeniem. Na początku rekolekcji, jezuici tak mają, że lubią szpilę wbijać, na początku rekolekcji warto zastanowić się nad swoją motywacją. Już to jedna była podana wprost, mam nadzieję, że jej nie ma, ale chodzi o to, żeby sobie zadać takie proste pytanie, czy ja chcę się zbliżyć do Niego w tym czasie, do Pana Jezusa. Różne środki będą trzy różne gadające głowy, potem będzie muzyka, będą też sakramenty, ale jakby przez różne środki, czy ja chcę rzeczywiście Jego spotkać. To bardzo ważne, żeby sobie to pytanie rzeczywiście zadać. Pamiętacie, w Biblii nawrócenie to nie jest robienie jakiejś rzeczy albo nierobienie, ale najpierw to jest metanoia, zmiana myślenia. I o to chodzi też w tym czasie, żebyśmy spróbowali przez to, co usłyszymy, skonfrontować trochę swoje myślenie. Może po to, żeby się pokłócić z tym, co usłyszę, może jakoś się upewnić w tym, w co wierzę, albo zobaczyć, że Pan mnie wzywa do tego, żebym w jakiejś przestrzeni właśnie zmienił myślenie. Więc bądźmy też otwarci na to, że być może nas czymś dotknie, żeby rzeczywiście spróbować myślenie zmienić.
Dobra, idźmy do tematu. Najpierw takie krótkie flesze. Pamiętam 30 lat temu, 1 grudnia, miałem zrywane dwa paznokcie u nogi. Będzie brutalnie na początek. 30 lat temu, to ja miałem wtedy 13, żeby było jasne, jak ktoś się tam domyśla i liczy, ile to mogło być. Pojechałem do tego chirurga sam. To były lata 80, wtedy jeszcze się nie jeździło z dziećmi wszędzie, tak, nie dzwoniło się za nimi. Mama po prostu wsadziła mnie w autobus. Nawet nie wsadziła, dała bilet, kazała pojechać. Leżanka, zastrzyki przeciwbólowe, pielęgniarki i lekarz. Takie obrazki klasyczne z tego, co tam było. Najpierw, wiem, że tu są lekarze, być może poprawicie, ale ja tak pamiętam ten zabieg. Najpierw rozcięcie, oczywiście po zastrzykach, rozcięcie wzdłuż, no i potem szybkie szarpnięcie pana doktora. Zastrzyki działają, więc na razie nie czuć tego, co za chwilę nastąpi, co się za chwilę wydarzy. Ale pamiętam jak dzisiaj, chociaż tyle lat już minęło, że leciały mi takie strasznie duże łzy, bo to było straszne. Opatrunek dostałem i na autobus z powrotem. 1 grudnia, więc było bardzo zimno, wtedy rzeczywiście jeszcze były porządne zimy. Było bardzo zimno, było bardzo mokro, nieprzyjemnie. I pamiętam, że to był 1 grudnia, dlatego że w radiu leciało taka informacja, że to jest 1 grudnia, dzień walki z AIDS. Zapamiętałem, to zawsze pamiętam, że 1 grudnia to jest dzień walki z AIDS. Choćby mnie zabili, to pamiętam po prostu. W każdym razie bardzo zimno wracam do tego domu i pamiętam, że jak wysiadłem z tej przychodni kolejowej w Gliwicach, to przypomniała mi się taka pieśń kościelna, którą się śpiewa niestety do dzisiaj jeszcze w kościołach, że każde cierpienie ma sens. I tak mi się włączył ten refren, że cały czas sobie to powtarzałem, a że byłem bardzo pobożnym chłopcem, więc znałem tę pieśń. W ogóle wtedy religia dla mnie była takim trochę narkotykiem, taką ucieczką przed złym światem, bo to był bezpieczny świat, w którym można było spotkać takich samych ludzi jak ja. Ale te zastrzyki przestawały działać w pewnym momencie. A ten refren cały czas był. Każde cierpienie ma sens. I kiedy to znieczulenie puszczało, a moje łzy były coraz większe, a ból coraz większy, a do domu jeszcze daleko, wtedy pojawiła mi się kolejna myśl. Żadne cierpienie nie ma sensu. A na pewno nie moje w tym momencie. I że ta piosenka jest głupia jak barszcz. Że to w ogóle jest bez sensu, to co my tam śpiewamy w tym kościele. Wtedy wierzyłem w Pana Boga trochę inaczej niż dzisiaj. Więc ten dysonans, który miałem w głowie, strasznie mnie zmęczył. Bo z jednej strony byłem wyuczony, że ma sens, a z drugiej strony moje doświadczenie 13-letniego chłopca, który bardzo cierpi, mówił mi, że to nie ma najmniejszego sensu. Cały się buntowałem, że to nie ma najmniejszego sensu. Miałem dopiero 13 lat. Nie wiedziałem, że będę kiedyś księdzem. Na pewno nie wiedziałem, że będę siedział w Cieszynie wieczorem w tak miłym miejscu. Ale wiedziałem, że w kościele, wtedy jeszcze sobie tak tego nie nazywałem, ale tak widzę po latach, w kościele bardzo osadzony jest kult cierpienia. Że to cierpienie często jest na piedestale bardzo ważnym miejscu. To jeden flash. Drugi, z racji tego, że jest to nagrywane, to zmienię trochę dane. Powiedzmy, że ta pani nazywała się Ania i była po 30. Jak ją poznałem, to już nie miała ręki. Miała odcięte rękę już tutaj przy obliczu, więc bardzo paskudna rana i bardzo brzydko to wyglądało. Rak był rozsiany po całym ciele z przerzutami. A ręki nie miała dlatego, że kazała ją sobie obciąć, bo tam był rak na początku i w tym momencie zaszła w ciążę. I wiemy, że albo chemia, albo dziecko. I żeby się ratować, więc obcięto jej tą rękę w ciąży, żeby uratować dzieciątko. Później kolejne chemie, kolejne przerzuty. Żeby tego wszystkiego było mało, to ta kobieta została zdrodzona przez męża, opuszczona. I w końcu umiera. Cierpiały jej dzieci, cierpiała ona, przyjaciółki i mąż też, chociaż poszedł w taki kanał, ale cierpiał. Nie wiem, czy Państwo robili jakiś research mojej osoby, ale miałem takie szczęście, żeby przez miesiąc pracować. To się wszystko za chwilę połączy, żebyście mieli własność.
przez miesiąc pracowałem w puckim hospicjum Jana Kaczkowskiego. Nie tyle pracowałem, co mieszkałem, może tak, bo praca to jest duże słowo, ale tam mieszkałem jako domownik. Od rana do późnych godzin siedziałem na oddziale, czasami w nocy. Wszyscy wiemy, hospicjum to generalnie śmierć, tak? Jakby przygotowanie do odejścia, przygotowanie do przejścia. Przez miesiąc pożegnałem 22 osoby, więc to był taki bardzo hardkorowy miesiąc, bardzo ciężki. Można powiedzieć, że cierpieniem jest usłane każde łóżko, każdy milimetr podłogi, ściany i sufitu, wszystkiego, co tam jest. Każda osoba, która przychodzi. Te trzy flesze, bo myślę, że każdy mógłby tutaj swoją listę różnych doświadczeń, od swoich osobistych, poprzez przyjaciół i nawet zawodowe doświadczenie napisać, nie sprawia, że jestem jakimś ekspertem od cierpienia. Absolutnie nie. Nie znam się na tym i nie chcę się mądrzyć. Ale jest jeszcze jedno cierpienie, które mnie dopada osobiście. I tutaj jestem dużym ekspertem, bo ja znoszę już od 20 paru lat dosyć regularnie. I to jest coś takiego, co sprawia, że bardzo często, chociaż jestem wierzący, chociaż jestem księdzem, jezuitą, wszystko wiem, Pana Boga znam, mam Go na biurku, wszystko znam, to jak przychodzi, to mnie upadla. To sprawia, że czuję się paskudnie. Cierpienie fizyczne. Jeden z najpiękniejszych tekstów w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, jest z listu do Filipian. Posłuchajcie fragmentu. Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Cierpienie pokazuje mi, że jestem człowiekiem słabym. Że ono ogołaca moją nędzę. Ogołaca to coś, co bardzo chcę ukryć przed innymi ludźmi. To, czego nie pokazuję na co dzień, czego nie pokażę Wam tutaj, bo nie jestem ich bratem. A więc to jest coś, co sprawia, że pokazuje się to, co jest dla mnie najtrudniejszego, najsłabszego. I chcę to powiedzieć po tym fragmencie i po tym, czego sam doświadczyłem w życiu. Bóg nie jest źródłem cierpienia. Nie jest. Bardzo często słyszę jako ksiądz, również w konfesjonale, również w rozmowach, że Bóg daje człowiekowi cierpienie. Katolicy, nie wiem jak chrześcijanie innych wyznań to mają, ale katolicy mają naprawdę mocno gdzieś wkodowane przez wychowanie, że Bóg nam daje cierpienie. Oczywiście wypracowaliśmy sobie przez lata taki ładny termin, Bóg dopuszcza cierpienie, tak? Jakby, no bo nie możemy Boga oskarżać o coś tak trudnego, więc wymyśliliśmy taki termin, ale bardzo często pokutuje w nas takie myślenie, że Bóg daje nam cierpienie, żeby nas czegoś nauczyć, żeby człowiek, który doświadcza cierpienia, stał się mądrzejszy. Dla mnie takim pocieszeniem, że tak nie jest, jest zdanie z Ewangelii Łukasza, w którym Pan Jezus mówi tak: jeśli wy, choć źli jesteście, mówi to do swoich uczniów, do ludzi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Żaden rodzic, a myślę, że tu z Was większość to są rodzice, żaden rodzic zdrowy psychicznie, bo o takim teraz myślę, nie da swojemu dziecku cierpienia. Nie zada mu cierpienia, żeby go czegoś nauczyć. Tutaj jest, przepraszam, że znowu się odwołam do młodej mamy, ale nie wyobrażam, że młoda mama, nie wiem, zadaje cierpienie swojemu małemu dziecku, żeby to dziecko wychować, żeby go czegoś nauczyć. Czy to będzie ateista, czy to będzie wierzący, jakiejkolwiek denominacji, to naprawdę jest nieistotne. Żaden człowiek nie da cierpienia swojemu dziecku. Ba, sam sobie, jakby mógł, to by sobie zabrał cierpienie tego dziecka, żeby mu ulżyć. To jest doświadczenie ludzkie. Każdy zdrowie myślący człowiek tak zrobi. Jeśli tylko jest taka okazja, to zabierze cierpienie dziecku, żeby ulżyć temu dziecku. I tu jest to ważne Jezusowe. O ileż bardziej Ojciec z nieba. Mój tato, chociaż był pijakiem i robił wszystkie rzeczy, które się z pijaństwem wiążą, to kiedy wróciłem z tej przychodni,
to pierwsze, co zrobił, nalał do miski ciepłej wody, wrzucił tam szare mydło i zdejmował mi te opatrunki powoli, żeby nie bolało. I wiem, że zrobiłby wszystko, żeby to wziąć na siebie. Chociaż naprawdę nie był wzorem człowieka, nie był wzorem ojca. O ileż bardziej ojciec, chociaż wy źli jesteście. Oczywiście Pan Jezus to bardzo przejaskrawy, ale chcę pokazać pewien kontrast. I to jest niesamowite w chrześcijaństwie, niesamowite oczywiście w cudzysłowie, że ten, który jest dobry, który z miłości stwarza człowieka, pamiętacie Księgę Rodzaju, który do miłości stwarza człowieka, bardzo często jest przez nas oskarżany, że daje nam cierpienie. To jest jakiś niesamowity paradoks w życiu ludzi wierzących. Bóg, takie mam wrażenie, a tak naprawdę z biegiem lat jestem coraz bardziej przekonany, jest takim kozłem ofiarnym ludzkości, na którego właśnie wrzuca się to przekonanie, że jest źródłem cierpienia. Oczywiście ja wiem i myślę, że każdy z nas ma to pytanie w sobie, że mógłby Bóg sprawić, żeby 13-latkowi nie trzeba było zrywać dwóch paznokci. No przecież jest cudotwórcą, jest Bogiem wszechmogącym. Bóg mógłby sprawić, że Ania wspomniana żyje sobie dzisiaj w Wejherowie szczęśliwa ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi i nic jej się złego nie wydarzyło. Nie wiem, dlaczego to się dzieje. Na to pytanie nie odpowiem wam, byłbym jakimś wariatem, który by się pokusił, ale wiem, już to wiem, że na pewno nie jest źródłem cierpienia. Jest Bogiem, który współczuje. Jest Bogiem, który kiedy Jego Syn umiera, kiedy Jego Syn cierpi, to jest razem z Nim na krzyżu. Dlatego myślę, że to, co powiedziałem na początku, słowo Emmanuel, imię Boga, że Bóg jest z nami, jest Jego podstawowym imieniem. Właśnie w naszym doświadczeniu egzystencjalnym, jakiekolwiek by ono nie było, to, co pomyśleliście na początku, to moje osobiste, jakiś mój osobisty ból, jakiś lęk, Bóg jest ze mną. A więc ja osobiście mówię dzisiaj bardzo dużo o sobie, ale jakby nie chcąc wam narzucać tego, co ja myślę, mam nadzieję, że jakoś spróbujecie skonfrontować ze sobą, uczę się tego od Pana Jezusa, że mogę swoje cierpienie przeżywać nie tyle z sensem, bo do tego już doszedłem, że ono nie ma najmniejszego sensu, co z poczuciem, że ono nie jest ostatnim słowem i że nie musi mi odbierać godności, chociaż doświadczenie cierpienia, to, które mam cały czas, sprawia, że tak się czuję, że przychodzi moment, w którym najlepiej nie wychodzić z łóżka, odciąć się od całego świata, wziąć ileś tam środków nasennych i zasnąć, tak? Ale wiem, i to jest wiara, że ono nie musi być ostatnim słowem. Czasem jest tak, że to jest, czy mam taki przebłysk, że to jest właśnie moment zbawienia. Że zbawienie to nie jest jakiś order, nagroda po śmierci za dobre sprawowanie, tylko zbawienie to jest moment, w którym człowiek leży pokonany, i Bóg jest z nim. I to jest ten moment, w którym Bóg wyrywa człowieka nie z cierpienia fizycznego, czy tam psychicznego, czy jakiegokolwiek innego, ale z tego poczucia, że nie musisz czuć się przegranym przez to, co przeżywasz w tym momencie. I że w tym momencie Pan Jezus zbawia. Bo to jest ten moment, w którym człowiek nic kompletnie nie może Bogu dać. Nic. Bo nawet wie, myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że jak cierpimy, to jak nie cierpimy, to bardzo łatwo nam powiedzieć ofiarę to Panu Jezusowi, tak? Ale jak to przychodzi, to doskonale wiemy, że nie mamy co ofiarować. Bo tam nie ma nic pozytywnego. Tam nie ma nic, co można by pokazać, nie wiem, jak szklankę, czy cokolwiek innego. Panie Jezu, zobacz, weź to sobie. Bo to jest coś, co odbiera mi godność. Ale właśnie o to chodzi, że Pan Bóg jest tym, który przychodzi i jest obecny. A więc słabość jest szansą na to, żeby spotkać Boga, ale nie jako tego, który przychodzi z narkotykiem, z poczuciem, że już teraz wszystko będzie dobrze, tylko właśnie, że jest. Zobaczcie, to słowo jest również w naszych relacjach jest szalenie ważne, że znowu, nie wypominając nikomu wieku, myślę, że macie więcej doświadczenia życiowego niż ja, w większości przynajmniej,
doskonale wiemy, że właśnie w takich momentach bardzo trudnych, egzystencjalnie leżących, kiedy leżymy na glebie, to najważniejsze jest to poczucie, że ktoś jest. I że jest On, że nas nie zostawi. Bo w chrześcijaństwie chodzi o zbawienie, a więc o poczucie, że Bóg przychodzi do mnie takiego, jakim jestem. Szczególnie wtedy, kiedy nie mam nic do zaoferowania, kiedy leżę na glebie, a nie chodzi o religię i praktyki religijne. Kompletnie nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Bo wcielenie Pana Boga, to, które świętujemy już od 2000 lat, nie, że będziemy świętować 25, ale 25 to tylko pożegnamy na chwilę Alzheimera, bo sobie przypomnimy, co się wydarzyło, tak? Ale świętujemy to już od 2000 lat, każdego dnia. Właśnie to, że Bóg jest człowiekiem, że jest pośród nas, pokazuje nam perspektywę, w której Bóg postanowił być, jak mówi Paweł w liście do Filipian, być słabym. I to jest paradoks, że my prosimy Boga o siłę, a Bóg daje odpowiedź taką, ja się staję słabym. Rezygnuję z mojej siły, ale staję się słabym. Bo Ewangelia nie jest skierowana do ludzi jako, to ostatnio jest modne oczywiście w przypowiadaniu, ale nie jest skierowana do ludzi jako program, taki super program duchowo-biznesowy. Jak będziesz chrześcijaninem, to się będziesz super czuł. Psychicznie, duchowo, właśnie w sferze materialnej. I wracamy tak naprawdę do Starego Testamentu, tak? Że jak ci jest dobrze, to Bóg ci błogosławi, a jak ci jest źle, to znaczy, że coś skrzaniłeś, nie? Właśnie nie. Chrześcijaństwo nam pokazuje całkiem inną drogę, bo On przyszedł do słabych i do tych, którzy się źle mają. To są Jezusa słowa. Że przyszedł do tych, którzy mają się źle, którzy są chorzy, którzy leżą pokonani przez jakąś słabość życiową, jakąkolwiek by ona nie była. Oczywiście On nie przyszedł po to, żeby nas utwierdzać w naszej biedzie. To jest, żeby to było jasne. Nie przyszedł po to, żeby nam powiedzieć, że jak jesteś biedny, jesteś słaby, cierpiący, to super. Bardzo fajnie, tu się cieszymy razem. Nie, nic z tych rzeczy. On pokazuje też w Ewangelii, że życie nie polega właśnie na cierpieniu. Dlatego Bóg nie jest źródłem cierpienia. Bo gdyby był, no to byłby szczyt wszystkiego, co moglibyśmy osiągnąć, żeby cierpieć, tak? Chrześcijanie nie powinni chodzić do lekarzy, nie powinni się leczyć. Najlepiej tylko cierpieć. No to by był szczyt. Wiemy, że to jest strasznie głupie myślenie i tak nie jest. Dlatego Bóg jest kimś, kto nas też motywuje do tego, żeby z Niego wychodzić. Ale nam pokazuje przez Jezusa, że ono wcale, pozbycie się tego cierpienia wcale nie musi być naszym celem życiowym. Bo Ewangelia, chociaż z jednej strony jest skierowana do ludzi słabych, to jest też prorozwojowa. Ona chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy szli drogą słabości, ale po to, żeby się rozwijać, po to, żeby rzeczywiście nie tracić swojej godności. To jest bardzo ważne. Świat bardzo często podkreśla wartość ludzi mocnych, bogatych, zdrowych i zaradnych. I my nie możemy być tylko i wyłącznie kalką tego świata, że będziemy robić dokładnie to samo. Ale mamy się uczyć, patrząc na Jezusa, który, jeszcze raz to powtórzę, rezygnuje ze swojego bóstwa, ze swojej siły, że słabość jest tym momentem spotkania, w którym człowiek potrzebuje Boga, jako Boga. A nie motywacja tylko do rozwoju, a nie tylko do tego, żeby Bóg mi pokazał, jak pomnażać swoje talenty, ale potrzebuję Boga jako Boga. Jestem takim pokoleniem, które przeszło Oazę, lata 80. do 90. bardzo mocny ruch w Polsce. I z jednej strony Oaza mówiła, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, ale bardzo w codzienności podkreślaliśmy, że Jezus jest naszym przyjacielem. I zrobiliśmy z tego Jezusa takiego kumpla. Takiego właśnie, taką psiopsiółkę, która jest obok. Że my właśnie potrzebujemy Zbawiciela, że my potrzebujemy tego, który przychodzi w momencie, kiedy leży na ziemi, tego, który mnie z tej ziemi podnosi, a przyjaciel w takich momentach bardzo często ucieka, bo nie daje rady, tak? Bo go to przerasta. A Zbawiciel jest tym, który ma siłę do tego, żeby się zmierzyć z moim cierpieniem i żeby być obok. W polskim kościele, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale polski kościół to jest moje doświadczenie, bardzo często mylnie ukazuje się takie pojęcie kościoła wojującego, ecclesia militans. Tak? To jest takie teraz ostatnio powracające bardzo mocno. Zresztą dlatego, że papież Benedykt całkiem niedawno przypomniał o tym wyzwaniu. Ale zobaczcie, że wielu rozumie to wyzwanie jako walkę polityczną wręcz,
czy społeczną z ludźmi, którzy są nastawieni do nas anty, tak? Są antychrześcijańscy, antywierzący, w związku z tym my musimy się zbroić. Teraz trochę przejaskrawią, ale musimy z nimi walczyć. I tutaj każdy może sobie znaleźć swojego wroga, nie? Właśnie ludzi, którzy nie wierzą, heretyków, Żydów, homoseksualistów, to każdy może mieć swoją listę. Co miasto, to coś innego będzie. Ale zobaczcie, że bardzo często właśnie wyciągamy to, żeby zrobić z krzyża sztandar, który jest przeciwko. I to niestety ciągle wraca w Kościele, ciągle wraca w chrześcijaństwie, żeby krzyż stał się symbolem zwycięstwa, uwaga, nad człowiekiem, który w mojej percepcji jest zły. Tymczasem krzyż jest nie symbolem, tylko jest zwycięstwem nad złym duchem. I my bardzo często o tym zapominamy. Bo to znaczy, że człowiek nie jest moim wrogiem, a więc chrześcijaństwo nie może być siłą do tego, żeby walczyć z drugim człowiekiem. Że prawdziwa walka Kościoła wyraża się w umieraniu starego człowieka w każdym z nas, chrześcijan. A co to jest umieranie starego człowieka? No właśnie pójście drogą słabości, nie walki, nie tego, żeby wziąć krzyż jako sztandar przeciwko drugiemu. To jest bardzo ważne, bo jeśli zapomnimy o tym, że to, co jest naszym, kto jest naszym prawdziwym wrogiem, to sobie zawsze znajdziemy kimś zastępczego. I wtedy bardzo łatwo nam z Kościoła wywalić słabość. Bardzo łatwo nam wywalić to, co Jezus, to, co Paweł mówił o Jezusie w liście do Filipian, że Bóg postanowił się uniżyć. Skoro Bóg postanowił się uniżyć, to ja się nie mogę wywyższać nad innych. To ja nie mogę sprawiać wrażenia, że jestem nad człowiekiem, że jestem kimś silnym jak Bóg. A więc ta walka, o której wspomniał też Benedykt, przypomniał to stare hasło, ona zawsze jest walką przeciwko, to co mówi też Paweł, przeciwko złym mocom, przeciwko ciemnościom, ale nie przeciwko człowiekowi. To jest bardzo ważne też w kontekście tego tematu, że jeśli nie przyjmę, że słabość jest moją drogą, jeśli nie przyjmę, że słabość jest drogą mojego Boga, no to chcę być mocny. A jak chcę być mocny, to wszystko, co mi przeszkadza w tej drodze, będzie przeze mnie po prostu odrzucone. A więc warto też, żebyśmy o tym pomyśleli, kiedy myślimy o słabości w kontekście naszych relacji. Tak? Relacji tych na poziomie codziennym, w domu, tam gdzie robimy, tam gdzie pracujemy, ale też w kontekście wyznawanej wiary. Czy rzeczywiście ja jako chrześcijanin chcę być odbierany jako człowiek słaby? To jest w dzisiejszym świecie bardzo, zresztą zawsze było bardzo niepopularne. Czy my nie jesteśmy drogą, która jest siłą ludzką? Jesteśmy drogą, która idzie drogą Jezusa, uniżył samego siebie. I to jest paradoksalnie nasza siła. Dlatego o tym wspomniałem, żebyśmy mogli też w tych naszych rekolekcjach, jak będziecie przez te kilka dni patrzeć też na siebie, nie tylko słuchać, ale też potem konfrontować siebie, swoje myślenie, swoje serce, żebyśmy dotknęli też relacji, na ile wiara, którą wyznaję, jest wiarą, która mnie prowadzi do drugiego w słabości, a na ile jest drogą, którą pokazuje, że słabość, którą przeżywam jako człowiek, choćby wypływającą z cierpienia bardzo różnego, czy tego, którego doświadczam z zewnątrz, którego doświadczają inni ludzie, z którymi się spotykam, staje się dla mnie rzeczywiście drogą do tego, żeby spotkać tego, który jest ze mną, a nie przeciwko mnie, czyli Boga. Jedyny sukces, którego mam pożądać jako chrześcijanin, to jest przyjęcie, sukces w cudzysłowie znowu, to jest przyjęcie darmowego zbawienia. To, że Jezus przez przyjęcie słabości daje mi zbawienie. Bo zobaczcie, jeśli tego nie przyjmę, tej świadomości, tego, że On mi to daje za darmo, to całe moje życie, życie wiary, życie, nie wiem, chrześcijanina, życie człowieka wierzącego, będzie niczym innym jak gromadzeniem sobie skarbów dla siebie. Będzie niczym innym jak udowadnianiem najpierw sobie, bo to jest najpierw ten poziom, że ja leczę zdobywaniem różnych zasług, swoje kompleksy, swoje zranienia, a potem udowadnianie całemu światu, że jestem silny, a potem na końcu Panu Bogu zobacz, jak jestem silny, że zasługuję. Dlatego droga słabości chrześcijańskiej jest szalenie ważna, bo ona mnie pozbywa moich skarbów, bo ona mi każe moje skarby zostawić, bo ona mi każe pokazać Panu Bogu, zobacz, jestem nagi, nie mam nic, co by mi pozwoliło powiedzieć, zasługuję, co by mi pozwoliło powiedzieć, jestem człowiekiem, który jest godny tego, żebyś mi dał zbawienie.
Oczywiście, że to nie jest tak, że nic nie robimy, bo mamy mieć życie twórcze, bo mamy mieć życie, które buduje, które daje innym. Ale zobaczcie, że jest różnica między zasługiwaniem, a jest różnica między zasługiwaniem a dzieleniem się tym, co dostało. To jest zmiana mojego myślenia, że daję innym, udzielam się, robię tak zwane dobre uczynki, straszne słowo. Nie dlatego, żeby kupić coś, ale żeby pokazać sobie najpierw, nie Panu Bogu, bo On mnie zna, Jemu nic nie muszę pokazywać, że kocham, jestem kochany, chcę się tym podzielić. Ale jeżeli coś Ci daję, to nie z siebie, bo sam jestem słaby, tylko daję Ci dlatego, że dostałem. Od drugiego człowieka, od tak zwanego świata, w którym żyję, który nie jest moim wrogiem, wręcz przeciwnie, jest miejscem, w którym działa Bóg, w którym spotykam Boga, który jest miłością i chcę się tym podzielić. I zobaczcie, co się dzieje. Znowu jesteśmy odzierani z naszych skarbów wtedy, jeśli przyjmujemy taką perspektywę na życie. Jeśli ja wiem, że dając innym tak naprawdę niczego nie daję swojego, tylko daję coś, co sam otrzymałem, to jestem nędzarzem, to nie mam nic. I wracamy do słabości. Właśnie wracamy do tego, że po ludzku nie mogę się niczym przed innymi ludźmi pochwalić w takim sensie, że nie mogę pokazać, że to jest moje, że to jest moja moc. Ja wiem, że wszystko dostałem. Ja wiem, że to wszystko jest darem. Oczywiście darem, za który płacę swoimi pieniędzmi, swoim czasem, swoimi zdolnościami, talentami, ale tak naprawdę wiem, kto za tym stoi. I to mnie uczy strasznie dobrej pokory, tego, że ja wiem, jakie jest moje miejsce. Słabość w chrześcijaństwie jest ważna nie jako bożek, ale jako droga, którą Pan Jezus wybrał, bo jest królem nędzarzy. Zobaczcie, jak umiera nasz król. Umiera w opuszczeniu. Chociaż karmił tysiące. Ewangelia jest pełna opisów, kiedy Pan Jezus staje przed tłumem, a umiera sam. Taki jest nasz król. Jest królem, który traci siły, chociaż dobrze wiemy z Ewangelii, że dawał siłę innym, to znaczy uzdrawiał ich nogi, ręce, członki, ciała i ci ludzie byli silni, mogli działać. Ale umiera jako ten, który jest strasznie słaby. Jest królem, któremu skrzepy krwi na krzyżu odbierają wzrok. Przestaje Pan Jezus widzieć, bo mu krew zalewa oczy, a przecież dawał wzrok innym. Zobaczcie, on cały czas, aż do końca pokazuje, że wybiera drogę przeciwną niż droga sukcesu, niż droga tego, żeby się wywyższać. On się cały czas uniża, ostatecznie zwycięża. Jest królem, który umiera, a jest Bogiem życia. I to jest największy paradoks w tym wszystkim. I to nie są jakieś mrzonki, tylko znowu, ja patrzę na ludzi, którzy tym żyją na co dzień. Tak? Znowu powrócę do waszego w większości doświadczenia rodzicielstwa. Wy umieracie dla swoich dzieci. Potem dla swoich wnuków. To jest właśnie to, że to nie są jakieś wzniosłe idee, to co mówię, tylko to jest nasza codzienność, że umieramy dla innych. Oczywiście możemy żyć dla siebie i wiemy, że tacy ludzie też są, tylko że to nie daje szczęścia. A więc droga słabości tak naprawdę jest drogą, która i tak nas dotyka. To jest największy chyba paradoks i podstęp w cudzysłowie Pana Boga, że i tak nas słabość dotyka. Jest pytanie tylko w tym wszystkim, jak się my do niej ustosunkujemy. To znaczy, czy tak zrobimy jak Jezus. Zobaczcie, u Filipian jest to wyraźnie napisane, że to była jego decyzja, że on się uniżył, on chciał. A więc to, czego mnie uczy chrześcijaństwo, to to, żeby to, co jest doświadczeniem ogólnoludzkim, bo każdego człowieka, jak powiedziałem na początku, dotyka cierpienie, a więc konsekwencji słabość, czy ja je wezmę jako moje doświadczenie i się na nie zgodzę w takim sensie, nie, że lubię cierpieć, tylko wiem, że ono jest i chcę z tym coś zrobić twórczego, a tym najbardziej twórczym momentem to jest to, że przyjmuję Pana, który ze mną jest w cierpieniu, czy będę się kimś, kto będzie udawał, że tego nie ma. Chyba tyle. Myślę, że bardziej możemy się teraz pokłócić, podzielić też swoim doświadczeniem, bo każdy niesie to coś, co nazywamy słabością w swoim życiu.
To, co chciałbym, żeby w was zostało, to to, żeby spróbować dzisiaj wieczorem, jak już będziemy sami w swoim łóżku, poboksować się trochę z tym przed Panem Bogiem. To znaczy zadać sobie takie proste pytanie, jak to jest w moim życiu. Ale nie pytanie oceniające, czy ja dobrze cierpię, czy źle, czy dobrze przyjmuję swoją słabość, czy źle. Bo to kompletnie nie jest chrześcijańskie pytanie. Tylko jak ja to rzeczywiście odbieram jako obecność Jego w moim życiu. Ignacy to jest, o którym Wam będzie mówił Jacek pojutrze bardzo dużo, to jest taki człowiek, który każe chrześcijaninowi tak naprawdę wyrzucić słowo ocenianie siebie i innych ze swojego przeżywania wiary, a bardziej mówi, próbuj się pytać, jak On jest obecny. Próbuj się pytać Bóg, jak Go przeżywasz w swojej codzienności, po to, żeby jeśli widzisz, że dobrze ci idzie, to bądź wdzięczny, tak? No bo jest się z czego cieszyć. A jak ci nie idzie z różnych powodów, to najpierw się zapytaj dlaczego, tak? I spróbuj konstruktywnie jakby zrobić sobie taki plan na to, co zrobić na przyszłość, żeby go bardziej spotkać. Więc bardzo was proszę wieczorem, nie oceniajcie tego, jak przeżywamy to, co jest trudne w naszym życiu, w Jego obecności, ale spróbujmy zobaczyć najpierw te wszystkie momenty, w których się nam to udaje, bo mamy, to jest bardzo subiektywne doświadczenie, ale mam przekonanie, że On ze mną jest, czyli Emanuel, wracamy do tego, a tam, gdzie mi to nie wychodzi, to bardzo otwarte pytanie, dlaczego? I ono generuje kolejne pytania, które mogą mnie inspirować do tego, żeby rzeczywiście próbować tak to przeżywać, żeby mieć to przekonanie, że On jest, że mnie nie zostawi, że kiedy leżę w swoim cierpieniu, kiedy leżę w swojej słabości, to wiem, że jest. Chociaż ta Jego obecność to nie jest sielanka, ta Jego obecność to nie są odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak to czasami dzieci mówią na katechezie, tak? Wręcz przeciwnie, wiemy, że Jego obecność generuje kolejne pytania, kolejne niewiadome, ale to jest bardzo twórcza przygoda i bardzo fajna. To tyle wstępu do dyskusji i do tego, żeby rzeczywiście porozmawiać o tym. Ja tak na początek, zanim Państwo zdecydują się sięgnąć po wędrujący mikrofon, mam wrażenie, że powinniśmy po dzisiejszym spotkaniu przedefiniować słowo słabość. Wyrzućmy słowo powinniśmy. Okej, ale że trzeba o nim pomyśleć inaczej, że słabość, którą mamy wdrukowaną, tak jak wiele słów, o których ojciec dzisiaj mówił, nie jest tą słabością, która dzisiaj powinna była w nas pozostać po tych słowach wypowiadanych przez ojca. I to, co ojciec zadał na dobry wieczór, takie podsumowanie, zastanowienie się, ale właśnie nie na zasadzie rozliczania, czyli znowu redefiniujemy rachunek sumienia, bo przeważnie traktujemy go na zasadzie dobrze, źle, to na plus, to na minus. Tak, ale nie wiem, na ile będzie to wyjątkowe spotkanie, więc nie chciałbym wyprzedzać faktów. Ale tak, jakby generalnie w modlitwie chrześcijańskiej, czy w ogóle spotkaniu, w kontakcie z Panem Bogiem, nie chodzi o ocenianie. Nie chodzi o to, żeby właśnie te nieszczęsne minusy i plusy, tylko chodzi o to, żeby dostrzegać działanie Pana Boga. No wracam do tego słowa Emanuel, to znaczy na ile rzeczywiście żyję Jego obecnością, na ile potrafię Go zobaczyć w każdym moim doświadczeniu, w każdej emocji, którą przeżywam, w każdej relacji, która jest obecna, we wszystkim. Na ile nawet tutaj, między... W ogóle co to za rekolekcje, że nie w kościele? I że ksiądz nie w koloradce? Właśnie na ile jestem w stanie spotkać Boga tam, gdzie tradycyjnie Go nie spotykamy, tam, gdzie jest to nieszczęsny podział na sakrum i profanum, znowu bardzo niechrześcijańskie, chociaż nam ułatwia życie, ale tak naprawdę zobaczcie, odkąd stał się człowiekiem, wcielił się, bo to jest wszędzie. To jest cały podstęp duchowości ignacjańskiej. Jacek Wam o tym będzie mówił w piątek, że On jest, znaczy to każdy, kto czyta Biblię, to wie, ale o tym zapominamy, że On jest wszędzie, a nasza cała przygoda wiary polega na tym, że Go szukam, Go znajduję, tak? I to jest najfajniejsze, a nie się ocenia, czyli Bóg. Wędrujemy z mikrofonem? No nie, no po takich tekstach nikt z Państwa nie chce tutaj stanąć w opozycji, albo przynajmniej podzielić się swoim doświadczeniem. Akurat mnie
zabieram głos na pierwszych tych naszych spotkaniu. I teraz chciałabym się właśnie odnieść do tego, jak ten rok przeżyłam, jakie właśnie były te wielkie moje słabości, jak bardzo Bóg mnie prowadził przez to i wiara, jedynie wiara, dokonała tego, że po prostu nie pokonałam się, nie poddałam. Cierpiałam cały rok bardzo. Ale wiem, że jest to okazja ku temu, żeby właśnie się tutaj podzielić z wami. Jestem osobą samotną, instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego od chyba 7 czy 8 lat. Pracuję również w hospicjum. Ale to, co się zapisałam do hospicjum, to moi kochani, chyba w trzecim roku życia okazało się, że mam raka. Była pierwsza operacja. Była druga operacja, ale 5 lat żyło się cudownie. W ubiegłym roku właśnie doświadczyłam pierwszego bólu. Zaczęło się w listopadzie i trwa to cały rok. Czasami kłóciłam się bardzo z Bogiem, że ja już dalej nie dam rady. Leżałam całą noc na podłodze, gdzie nie miałam wstać. Ale za chwilę go przepraszałam za to, bo wiedziałam, że tylko to, że On jest ze mną i że ja wierzę w to i że bardzo pomnażam tą wiarę na moje własne życzenie, że to mi pomaga przetrwać. Doświadczyłam bardzo dużo, przechodząc przez różne choróbska, przez ten cały rok, całe życie nie chorowałam, muszę wam powiedzieć. W ogóle nie wiedziałam, co to jest tabletka z krzyżykiem na ból głowy, ponieważ byłam takim zdrowym koniem. Zawsze mówiłam, że mam końskie nazwisko i końskie zdrowie. Niestety zostało to pokonane. Ale trafiała mi do przychodni ból, ponieważ ten ból był czasami tak niesamowity. Kiedyś w ogóle nie wiedziałam, jak to można rozmawiać z Bogiem. Wiem, że zostałam otoczona wspaniałymi ludźmi i to w Związku Harcerstwa Polskiego i to w Kościele. I muszę wam powiedzieć, że ten Bóg tak jakoś tak dbał przez ten ostatni okres, że nawet na zajęcia takie jak gimnastyka i koleżanka ewangeliczka, ale miała, która prowadziła to, miała takie niesamowite podejście do Boga i ona między innymi nauczyła mnie tego, że można rozmawiać z Bogiem. Ja kiedyś nie wiedziałam, jak to można rozmawiać z Bogiem. Teraz już wszystko wiem i wszystko rozumiem. Ostatnio, gdzieś 3 tygodnie temu miałam taką niesamowitą okazję, co też tylko i wyłącznie było przez Boga, że poznałam autorkę i bohaterkę książki Została tylko nadzieja. Polecam wam, bo ponieważ jest to autorka tu, naszego Śląska Cieszyńskiego, pani Czyż. A bohaterka jest bohaterką Zaolzia, która przeszła niesamowite też piekło w swoim życiu, gdzie wszyscy uważali, że żyje w szczęśliwej, cudownej rodzinie, ale to, co ona przeżywała, polecam wam książkę, ponieważ jak zaczniecie czytać, to w ciągu 2 dni będzie przeczytana, ale później właśnie też doszła do tego, że znalazła ojca po 25 latach i ojciec, który w międzyczasie był muzykiem, jeździł na koncerty, został pastorem. I on to dziecko, już dorosły, przekonał i powiedział, że tak, ty również możesz rozmawiać z Bogiem, tylko ty musisz w to wierzyć i musisz chcieć. I moi kochani, no książka jest rewelacyjna. Jak ona to opowiadała, to było coś wspaniałego. Więc naprawdę uważam, że każdą słabość naszego życia możemy pokonać, tylko niestety my sami musimy w to wierzyć, musimy dążyć w tym kierunku
i na pewno zostanie to dokonane. Życzę Wam tego z całego serca, ponieważ będzie się jakoś to. Świadectwa, pytania, walka na miecze świetlne. Proszę księdza, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Słabość prowadzi do zbawienia. Ale mi się wydaje, że do zbawienia prowadzi przede wszystkim świadomość słabości. Bo świadomość słabości prowadzi z kolei do chęci pozbycia się jej. A czym jest słabość? Słabość to są, powiedzmy, nasze grzechy codzienne. Z chwilą, kiedy my się tych grzechów codziennych pozbawiamy w spowiedzi świętej, to my się również pozbawiamy słabości. Ale ona przychodzi na obrót, z powrotem, ponieważ jesteśmy słabi. I mi się wydaje, że ta właśnie to, że my wiemy, że jesteśmy słabi, to jest ten pierwszy stopień, który prowadzi do zbawienia. Dziękuję. No tak, absolutnie się zgadzam, bo to jest to, co mówiłem, że słabość sprawia, że potrzebuje Zbawiciela, znaczy kogoś silniejszego, mówiąc inaczej, tak? Czyli ostatecznie Jezusa. I jakby chyba, znowu tutaj nasze ogólnoludzkie doświadczenie, chyba chrześcijaństwo nie polega na tym, że się pozbywamy w końcu grzechu, bo ja nie spotkałem nikogo, kto miałby dużo lat i już tego grzechu nie miał. Ale myślę, że istotniejsze jest to, co mówi Jezus w Ewangelii, że pamiętacie ten fragment, kiedy mówi, że kiedy duch zły zostanie wyrzucony z serca człowieka, to się błąka i potem sobie wraca i patrzy, że jest dom wymieciony, sprasza kumpli, siedmiu innych gorszych i wchodzą. I myślę, że my bardzo często ten moment przegapiamy, że tam jest taki szczegół, że ten dom jest pusty, kiedy ten duch wraca. No jest pusty, bo został wymieciony, serduszko czyściutkie, właśnie wspomniana choćby w kościele katolickim spowiedź, tak? Tak bardzo często to rozumiemy. Jestem już okej, nie? Wyspowiadałem się, jestem czyściutki, przeprosiłem Pana Boga. Tylko to jest najbardziej niebezpieczny moment. To jest właśnie Ewangelia, bo dom jest pusty. I ten dom trzeba napełnić, tak? I to napełnienie to nic innego, to co mówiłem, że ja chcę po pierwsze zobaczyć dobro w swoim życiu, czyli działanie Pana Boga we mnie, a jak już zobaczę to działanie, to chcę się tym działaniem podzielić, tak? I to jest to dobro, które mogę wypełnić swoim sercem. Wtedy zły nie wchodzi, bo nie ma jak, bo dom jest zamknięty, nie? A jak my właśnie się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, żeby się pozbyć grzeszków, teraz trochę ironizuję, tak? To okej, okay, to jest jakby pierwszy krok, ale my bardzo często na tym poprzestajemy. I czasami to przyjmuje takie karykaturalne wręcz wymiary, jeśli chodzi na przykład o Kościół katolicki, nie? Że ktoś się spowiada, idzie do komunii, ale już na drugi dzień nie pójdzie, no bo czuje, że tam coś już się wydarzyło, w związku z tym to najlepiej znowu się wyspowiadać, nie? A nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby ten dom wypełnić dobrem, tak? Wypełnić go miłością. Straszny banał, ale jakby trzeba to w codzienności po tym ubrać. Ale żeby to nie było na zasadzie takiej, tak jak mówiłem, że zasłużę sobie teraz, tylko najpierw doświadczam. I to jest to, co w rachunku sumienia jest bardzo ważne. Najpierw dziękuję Bogu. Nie? Najpierw patrzę, co On dla mnie zrobił, bo wtedy się okazuje, że ja naprawdę nie jestem w stanie przekonać Boga swoimi uczynkami, żeby mnie zbawił. Bo już mi tyle dał, że tak naprawdę to jedyne, co mogę, to dziękować Mu i się tym dzielić dostałem. Tak? I to jest to, co robimy dla innych. To, co robimy dla siebie. Tworzymy, powielamy dobro. Nie? Ale jakby można przestać tylko i wyłącznie na takich intelektualnych zawiłościach, tak, że co jest pierwsze, co jest drugie i tak dalej, ale chodzi o to, żeby w to uwierzyć. To znaczy, że to naprawdę tak działa, że On mi nie daje za coś, tylko mi daje, bo mnie kocha, a ja kocham Jego i innych, w związku z tym przekazuję to dalej. Ale to mnie potem stawia właśnie w takiej pozycji, że nic nie mam, nic nie jest moje, a więc w ludzkim myśleniu jestem słaby, tak? Ale wiemy, że ta słabość, o której też mówi Paweł Filipian wspomnianym, że z jednej strony Jezus się uniża, czyli jest nędzarzem, nie ma nic. Wiemy, że to jest największa siła tego wszechświata, bo to nas zbawiło, bo to dało nam po prostu niebo. Coś? O, jestem.
jakiś kolejny chętny człowiek do pytania, komentowania, dzielenia się swoimi przeżyciami, swoim życiem, doświadczeniem. Powiem, że jestem zdziwiony, że nikt się nie chce kłócić z tym zdaniem, że cierpienie nie ma sensu. A ja się chcę, może nie pokłócić, ale zapytać o jedną rzecz, bo ojciec powiedział, że słabość jest szansą, szansą na spotkanie z Bogiem, okej, ale powiedział ojciec, że chrześcijanin, że człowiek, który spotyka Boga, to nie chodzi o to, żeby osiągnął sukces, żeby był człowiekiem sukcesu. Chrześcijanin nie może być człowiekiem sukcesu. Może być, ale jakby to nie jest całe chrześcijaństwo, tak? Jakby to jest to, co mówiłem, że jest taki moment w życiu, że wiem, że dostałem dużo, w związku chcę się tym podzielić, ale jakby to nie jest moim celem. Bo sukces jedyny w chrześcijaństwie to jest właśnie zbawienie, które nie jest moje, jest darmowym darem, jest czymś, co Pan Bóg mi daje, więc chodzi o życie twórcze, to prawda, bo Jezus był twórczy, jak weźmiemy Ewangelię, to jest człowiek, który tworzy, każdego dnia, w każdej chwili jest otwarty, ale jakby tak naprawdę co On robi? On robi to, że się dzieli tym, co dostaje w nocy na modlitwie od Ojca. To jest bardzo ważny szczegół w Ewangelii, że Jezus ucieka w cudzysłowie oczywiście na miejsce pustynne, żeby się modlić i dopiero potem działa, tak? Jakby to nam pokazuje kolejność, nie? Że chrześcijaństwo nie jest jeszcze jednym programem biznesowym, w którym my powielamy swoje talenty, okay? Tylko jest przede wszystkim otrzymywaniem cały czas. Zresztą wspomniane przypowieści o talentach, no to też się tak zaczynają, że ktoś na początku daje, tak? I to jest bardzo ważne, że to nie jest tylko program na to, żeby pomnażać, ale najpierw program na to, żeby zobaczyć, co dostałem i co dostałem, żeby to rozeznać, żeby zobaczyć, jak bardzo jestem obdarowany, że on jest hojny, że jest szczodry. Ale wy jesteście dzisiaj cisi, pokornego serca? No to ja jeszcze będę drążyć w takim razie. Ale może już powolutku będziemy zbliżać się do końca, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma odwagi, o, jednak. Podstawiony jest. Tak, tak, podstawiony. Dość ciężko się z ojcem kłócić, bo tak jak zostało na samym początku wspomniane, to już piąte nasze spotkanie, także jesteśmy już trochę w tych tematach wyrobieni, więc myślę, że stąd... Jezuici już tu byli. Tak, tak, stąd ta cisza. Ale może, w sumie nie wiem, czemu siadam, może zapytam o coś takiego, co być może wielu z nas gdzieś tam zadaje sobie też to pytanie. Co zrobić z takim duchowym cierpieniem, które przeżywamy w Kościele? Po prostu będąc w Kościele, kiedy słyszymy, nie wiem, na przykład od jednego biskupa jedne słowo, od drugiego biskupa drugie słowa, które gdzieś tam, no oni to tak robią, żeby one nie bardzo się gdzieś zaprzeczały sobie, no ale powiedzmy tam przy postawach, czy różnych tam wywiadach, to można gdzieś wykopać, że są różne zdania na dany temat. Albo kiedy jakieś stanowisko Kościoła, w sensie instytucji, czy wspólnoty w jakiś sposób koliduje z sumieniem, modlą na przykład, no nie? Jak sobie radzić z takim duchowym cierpieniem? No to jest coś zupełnie innego niż cierpienie, o którym wcześniej mówiliśmy, ale wydaje mi się, że takie, które może dotykać każdego z nas. Czy nie ma uniwersalnej odpowiedzi? Mogę się podzielić swoim doświadczeniem, bo też w tym Kościele jestem. Czy wydaje mi się, że jakby nie możemy się bać tego pierwszego etapu wkurzenia, tak? Że jakby muszę nazwać to, co we mnie jest i żeby się tego nie bać, tak? Że ja mam jakieś zdanie, może ono jest inne, może jest nawet skrajnie inne, ale nie można na tym poprzestać, bo wielu z nas na tym poprzestaje, że się wkurzamy i w sumie nic z tego nie wynika. Znaczy, drugim etapem jest, w moim przekonaniu jest tak, że w drugim etapie trzeba iść, to straszne panu to, co powiem, ale na modlitwę. Znaczy, że ja już wiem, co jest we mnie, wiem, dlaczego mnie to rusza, tak? I wiem, że można inaczej i nie będzie to złe i nie będzie to herezją, ale no, żyję w takich okolicznościach, a nie innych i idę z tym na modlitwę. To znaczy,
to jest to, co mówiłem wcześniej. Spotkać nie tego, który mi potwierdza moje tezy, ale tego, który jest ze mną w tym doświadczeniu trudnym, również duchowego cierpienia związanego z miłością do Kościoła, bo cierpimy wtedy, kiedy kochamy, tak? I bo jak nie kochamy, to nas to po prostu nie interesuje. W związku z tym idę z tym do Niego. I to jest taki fajny moment, w którym Pan Jezus ani nie... No właśnie, nie, bardzo się trzeba strzec, bo wielu z nas kończy modlitwę tak. Modliłem się, Pan Jezus powiedział, że no ty jesteś głupi. Ale tak bardzo często jest, nie? I czasami ludzie tak w zakonie tak jest. Bardzo często do przełożonego startują. Teraz jestem już trzeci rok przełożonym, więc trochę się tego nasłuchałem. Przychodzą i co mówią? Przemodliłem to i teraz się uwieszczą, nie? To tak nie działa, nie? Znaczy Bóg nigdy, znaczy takie jest moje doświadczenie, to nigdy to właściwie w cudzysłów oczywiście, ale Bóg nigdy nie jest kimś, kto na modlitwie będzie mnie utwierdzał przeciwko drugiemu człowiekowi. Raczej będzie kimś, kto będzie mi pokazywał szerszy horyzont, będzie mi pokazywał, że no właśnie perspektywa może być inna. Też moje doświadczenie, dopóki nie zostałem proboszczem, przełożonym, to ja wiedziałem, jak uzdrowić parafię i kościół. Ja naprawdę to wiedziałem. Jak szedłem do Opola, to miałem taki zeszyt, w którym sobie od wielu lat zapisywałem różne ciekawe pomysły, a tak naprawdę, jak potem przeanalizowałem krytykujące innych, i nagle to wszystko, no, czas temu, nie? Bo się okazuje, że kiedy stajesz z drugiej strony, i myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, jak, nie wiem, jak jeszcze nie byliście rodzicami, to wiedzieliście najlepiej, jak wychowywać dzieci, żeby one były super, nie? No a potem jest jak jest, nie? Jak jeszcze nie wyszliśmy za mąż, czy tam nie ożeniliśmy się, to też wiedzieliśmy, co zrobić, żeby mąż czy żona byli super idealni, nie? Więc jakby cały czas jest zmiana perspektywy i po to jest ten moment modlitwy, tak mi się wydaje, takie jest moje doświadczenie, żeby mi Pan Jezus zrobił na mózgu trochę operacji, żeby mi pokazał, że można inaczej. To jeszcze nie jest odpowiedź na Pana pytanie oczywiście, nie? A trzeci etap, tego mnie bardzo jezuici nauczyli, to Młynarski w piosence śpiewał, róbmy swoje, to znaczy, że mam robić to, co mogę robić dobrego, tak? Nie na zasadzie przekornej, że ja teraz pokażę całemu światu, że jestem lepszy, nie na zasadzie takiej, że zjadłem wszystkie rozumy i wiem najlepiej, jak to zrobić, ale rozeznaję właśnie na modlitwie, jakie dobro mogę zrobić dla innych w tym konkretnym kontekście, w którym żyję, i to robię. To jest realne dobro, które się dzieje. Bo od takiego wkurzenia przechodzę do konkretnego działania, które być może nie zbawi i nie zmieni całego Kościoła i nigdy nie będzie takiego człowieka. Nawet Panu Jezusowi się to nie udało, żeby zostawić idealną instytucję. W związku z tym, tym bardziej mi. Ale mogę przemienić bardzo konkretny kawałek świata i dzisiaj też to świat robi. Zobaczcie, że my się możemy od świata dużo uczyć, jeśli chodzi o dobroczynność na przykład, nie? Możemy utyskiwać, że w świecie jest dużo zła, cierpienia, biedy i tak dalej, no ale z tego płakania nic nie wynika. Wynika z bardzo konkretnych ludzi, którzy czynią dobro i robią dobro. To samo jest w przestrzeni Kościoła, że ja mogę i muszę na początku sobie ponarzekać, bo to bardzo nam pomaga, ale nie mogę na tym poprzestać, tylko właśnie poprzez ten etap, w którym Pan Jezus mi zmienia moje myślenie na zasadzie, że popatrz inaczej, nie że daję ci konkretne rozwiązania, ale popatrz inaczej i zobacz w szerszej perspektywie, że twoja wizja, może nawet słuszna, ale jest nie do zrealizowania w tym kontekście, w którym żyjesz, no bo nie wybijesz połowy episkopatu, tak, i nie wjedziesz proboszcza na tarczce, tylko możesz zrobić coś, co rzeczywiście będzie realnym dobrem, w którym naprawdę pokażesz, że ty wierzysz w Pana Jezusa, który jest żywy i zmartwychwstały. Więc przepraszam, nie jest to skandalizująca odpowiedź, nie jest rewolucyjna, ale jakby tego mnie też uczy życie, że jakby trzeba w pewnym momencie powiedzieć sobie, że nie, że się poddaję, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić, ale muszę sobie powiedzieć, gdzie ja realnie mogę coś zrobić i wtedy działam. No tak, ale my w tym momencie mamy z tyłu głowy, ale co ja sama mogę zrobić? No to zależy, o czym mówimy. Dajmy jakiś przykład, to możemy to roztrząsnąć, nie? Ale jakby na tej zasadzie, że wspomniałem Wam o tym miesiącu w Pucku. No z czego się zrodziło znane w całej Polsce dzisiaj hospicjum? Z cierpienia. Nie. Znaczy tak, z cierpienia w Kościele, bo Janek Kaczkowski cierpiał w Kościele, bo widział, że w Pucku, nie wiem, czy tam kiedyś byliście,
a to naprawdę wrony zakręcają. Znaczy już teraz nie, bo są wszystkie telewizje świata jeżdżą, ale jakby generalnie to jest takie miejsce, w którym jest bieda, jest, no jest taka po prostu kaszubska, prawie że wioska, miasteczko małe, w którym jest mnóstwo cierpienia, bo jak Janek przyszedł do Pucka, był kapelanem w szpitalu, to był szpital na etapie, że noszą, a to było ile? Paręnaście lat temu niespełna. Nie było windy, trzeba było nosić chorych na plecach, naprawdę XVIII wiek. I to właśnie, ta niezgoda na to, że tam jest kościół, tam jest bardzo poważany proboszcz, ale tak naprawdę nic się nie zmienia, ani w społeczności, ani w myśleniu kościoła, ani właśnie w tym, co jest cierpieniem ludzkim. I to z tego buntu, bo najpierw się buntował i miał tam paczkę, gdzie sobie ponarzekali, ale w pewnym momencie modlitwa i działanie, tak? I wyrosło coś, co nie zmieniło całego świata. I nie zmieniło, nie wiem, całego miasta, całego Pomorza, ale w bardzo realnym wymiarze, to znaczy kilkuset osób rocznie pomaga naprawdę w godności przeżywać to, co jest bardzo trudne. Nie? Jeszcze ktoś odważny, czy kończymy? Nie. O, jednak. Tak nawiązanie do tematu słabość jest szansą. Tak uważam, że taki termin słabość ma takie konotacje pejoratywne, czyli człowieka biernego, zalęknionego, wycofanego, niezdolnego do działania. Oczywiście słabość jest szansą w pewnym momencie, kiedy poznać swoją pozycję do szeregu stworzenia w tym zamyśle Bożym. Natomiast Bóg stworzył nas jako dzieci Boże, jako ludzi stworzenia na obraz i podobieństwo, więc w zasadzie dając nam władzę. Dając nam władzę nad zwierzętami, nad ziemią, w jakimś tam ograniczonym zakresie. Więc trudno sobie wyobrażać, że ten władca jest słaby tak do końca. On musi podejmować decyzję. I o ile, żeby poznać swoje możliwości, no trzeba sięgnąć do tej swojej słabości, swojego takiego, no nie wiem, tych ograniczeń, tego kalectwa. Natomiast, no, żeby podejmować czasami działanie i decyzje, no to są jakaś forma inicjatywy, forma siły, forma działania, więc w zasadzie narzucania czy propagowania swoich jakby przemyśleń, decyzji. I w tym sensie, no, szansa w tej słabości jest duża, natomiast, no, żeby zmienić świat, żeby robić coś dobrego, to jest potrzebna jakaś siła, jakiś no, taki impuls, który przełamuje, nie wiem, czy stawia rację tego działającego przeciw racji tych, którzy są przeciw. I w tym takim sensie, no jak mówię, w społeczeństwie odbiór słabości jest raczej taki bierny człowiek poddany. Natomiast, no, jako chrześcijanin, no, trzeba za tak jakąś swoją wartość znać i trzeba to miejsce wywalczyć. No, dlatego myślę, że w tym, co Pan powiedział, kluczem jest słowo siła. Siła. A co siłą jest w chrześcijaństwie? No jest miłość, nie? Że możemy tą siłę też rozumieć różnie, znaczy właśnie przemocowo, tak? I to też jest siła, kiedy dostaje po gębie, to ktoś jest silniejszy i koniec. Ale jakby chrześcijaństwo mnie uczy, że siłą jest miłość, a miłość nie jest przemocowa. Znaczy to jest cały paradoks, że po to właśnie czytałem ten list do Filipian, że Bóg, który staje się słaby, bo z perspektywy Boga człowieczeństwo jest słabością, ogołaca się z całej swojej mocy. Jaka jest siła Jezusa? To jest miłość. Czy Jezus nie działa przemocowo? Nigdzie. Nie? Jezus pokazuje miłość. Nie? Ale to nie jest miłość romantyczna na zasadzie takiej, że połechka nie jest fajnie, tylko to jest miłość, która no właśnie ma taką siłę w sobie, że wydaje życie za drugiego. Nie? To jest bardzo trudne potem w naszej codzienności, przełożenie to na codzienność, ale właśnie dlatego jakby parę razy wracałem do rodzicielstwa, bo wydaje mi się, że to jest najśliczniejszy obraz, jaki może być, tego, co znaczy wydawać swoje życie. No, bycie rodzicem, który kocha swoje dziecko,
nie polega na tym, że mama leży przez całe 40 lat na łóżku i nic nie robi, nie? Jest bierna. Jest twórcza. Ojciec jest twórczy, tak? Jakby na tym polega to rodzicielstwo, że ono jest twórcze i ono jest konstruktywne, ono jest pomysłowe, ono jest, no właśnie, ono cały czas tworzy, ale tam nie ma przemocy. Jakby w tym sensie rozumiem siłę, że ona jest miłością, a nie jest waleniem, nie? Bo wtedy odchodzimy od tego, co jest ogołoceniem się. I Pan Jezus też to pokazał, że z jednej strony, zobaczcie, z jednej strony jest bardzo stanowczy, jest bardzo twórczy, bardzo kreatywny, ale to, co mówiłem na końcu. Na końcu jest taki, że on się poddaje, nie? Jest to tajemnicze zdanie, które mi cały czas wraca z Ewangelii w głowie. Nie stawiajcie oporu złemu. To jest z jednej strony bardzo proste zdanie, a z drugiej strony zobaczcie, jak ono jest trudne do przełożenia na codzienność. To znaczy, że co? No właśnie mam być bierny, leżeć w rowie, się nie odzywać? No Jezus pokazał całkiem coś innego swoim sposobem życia. Nie? A jednak mówi, nie stawiajcie oporu, nie? Że jest taki moment, w którym jednak miłość też polega na tym, że odpuszczam. I wydaje mi się, że jakby właśnie znowu to będzie piątek zapewne, bo myślę, jestem przekonany, że Jacek o tym będzie mówił. Chodzi o rozeznawanie, czyli używanie rozumu w swojej również duchowości, że moja duchowość, moja wiara to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przeżywania, chociaż przeżycie i doświadczenie jest bardzo ważne, ale ono tak samo jak miłość potrzebuje rozumu. Sama miłość jako emocja jest za mało, tak, żeby przeżyć i zrobić coś twórczego, więc potrzebuje rozumu. Więc nieustannego patrzenia, w jaki sposób lepiej, bardziej, mocniej mogę kochać. W tym konkretnym, a propos tego pytania bólu w Kościele, w tym konkretnym momencie mojego życia, co mogę zrobić twórczego, niż tylko i wyłącznie bierne narzekanie na przykład. W takim razie dziękujemy Państwu za dzisiejszy wieczór. Już teraz zapraszam na kolejny. Myślę, że jeżeli ktoś... No wystarczy powiedzieć, że kończymy. Od razu są chętni do zadawania pytań. Spotkanie wspaniałe. Bardzo dziękuję. To jest 100-150 osób może. Może mniej, może więcej. Nie ma znaczenia. Ja mam pytanie do księdza Kozłowskiego, na który przyszedł. Czy ksiądz mógłby rozwinąć na koniec taką perełkę na koniec dnia? Miłosierdzie. Mi bardzo brakuje w tym dzisiejszym spotkaniu. Czy ksiądz mógłby ten temat rozwinąć? Bardzo proszę. Znaczy, na pewno ja, tak? Mamy rozwinąć ten temat. Czy te dwa słowa, miłość i miłosierdzie, są podobnie blisko siebie? Myślę, że to, o czym ojciec mówił, albo inaczej jeszcze zacznę tak, że Pan Jezus powiedział kiedyś, że mamy kochać bliźniego jak samych siebie. Można by to, nieco parafrazując, powiedzieć, że mamy być miłosierni, tak jak on był, względem bliźnich, ale najpierw względem samego siebie. I teraz można zastanawiać się, co to znaczy. Mnie tu bardzo w tej wypowiedzi ojca Grzegorza poruszyło, czy zainteresowało to, co on mówił o tym, żeby nie zostawiać w sobie pustki.
Bardzo często, czy ja jestem ostatnią osobą, której można by powiedzieć, że jest praktykiem duszpasterza, ale z tej niewielkiej praktyki, jaką mam, widzę, że wielu ludzi właśnie podchodzi do spowiedzi, do jakiejś pracy nad sobą w ten sposób, że od jednej do drugiej spowiedzi nic się nie dzieje. Spowiadamy się, oczyszczamy się z naszych grzechów i czekamy na następną spowiedź. I teraz miłosierdzie względem samego siebie myślę, polega na tym, żebyśmy umieli wykorzystać ten czas, który jest pomiędzy tymi dwoma sakramentami spowiedzi. Ja często mówię ludziom, którzy często się spodziewają, właśnie, że są wobec siebie niemiłosierni, ponieważ nie zostawiają sobie czasu na zrobienie coś w swoim życiu, na wypełnienie tej pustki, która pozostaje po wymiedzeniu grzechu. Czyli częsta spowiedź niesie ze sobą takie zagrożenie, że ja mogę sobie powiedzieć, nic nie muszę robić. Bo i tak pójdę za chwilę do spowiedzi. Za parę. Jestem wobec siebie niemiłosierny. Pan Jezus proszę zobaczyć, że Pan Jezus to jest wzorem miłosierdzia. On właściwie nie dyskutował z nikim o grzechach. Mówił, idź i zrób coś. Idź i wypełni swoje życie właśnie czymś, co dostaje, podziel się tym. To dzielenie się z drugim człowiekiem to jest miłosierdzie także czynione wobec mnie samego. Ja wtedy moją duszę wypełniam czymś, czymś innym. Myślę, że to miłosierdzie było w całym tej wypowiedzi naszego prelegenta bardzo mocno obecne, tylko może zostało tak nazwane. To taka refleksja, która tak dobrze czuję zaskoczony tym pytaniem skierowanym do mnie i tak na gorąco tak bym to powiedział, że właśnie na tym mowa miłosierdzie polega, że próbujemy coś zrobić dla siebie i potem się tym podzielić z drugim człowiekiem. Jeszcze ktoś? Jeszcze było jakieś pytanie, tak? Czy nie? Nie, bo tak jak tutaj słuchałem też ojca i tak ja mam doświadczenie katechetyczne i tym jakoś żyję. Doświadczenie szkoły, lekcji, to jest poligon po prostu. I tak sobie myślę, proszę Państwa, bo jesteście daleko od szkoły, naprawdę. To przychodzicie czasami po dziecko do szkoły, po wnuka, po wnuczkę, po córkę, po syna, ale tak naprawdę jak to wygląda w klasie, to na pewno daleko, daleko. I tak jak ojciec tu mówił o tej przegranej Chrystusa, to nie jest przegrana taka całkowita. Ona jest trochę potrzebna. To jest też związane z tym, co Andrzej mówił, z miłosierdziem. Ponieważ najlepsze katechezy to są katechezy przegrane. Jak ja bym wyszedł z katechezy i powiedział sobie, odniosłem sukces dzisiaj, bo przekonałem wszystkich, to by było bardzo źle. Najlepsze katechezy, które młodzież zapamięta, najlepsze lekcje, jestem o tym święcie przekonany, co katechezy, w których stoję naprzeciwko nich, muszę z nimi prowadzić dużą dyskusję, praktycznie jestem przegrany w dużej mierze. I oni atakują,
tym swoim sposobem, ale bardzo dobrym sposobem, bym powiedział. I po jakimś czasie, jeśli wracają, to wracają do tej katechezy. Nie do tej katechezy, która mi wyszła, ale do tej, którą, tak jak to było powiedziane, pozornie przegrali. Myślę, że w tym jest pewnego rodzaju moc, że to nie jest tak, że my wchodzimy na katechezę, wchodzimy do sali i my jesteśmy wygrani. Jakbym tak szedł, to przegrał. Zaraz na samym początku. I tutaj dość mocno się zgodzę z ojcem, że właśnie my musimy się nauczyć pozornie przegrywać, żeby gdzieś wygrać. I myślę, że to w takim spotkaniu z młodymi jest obecne i to nie jest negatywne. To jest bardzo pozytywne. To jest bardzo pozytywne. Myślę, że to jest dzisiaj dość mocno obecne w katechezie. My się tego trochę w Kościele boimy. I to też jest nasz problem. Bo to tak naprawdę jest naszą siłą. I to, co Państwo mówią właśnie o tym Chrystusie, którego byśmy tak chcieli, właśnie tak czasami tą siłą, to młodego człowieka to nie zaczepi. To w ogóle nie znajdziemy z młodym człowiekiem jakiejś płaszczyzny porozumienia. Musimy czasami pozwolić temu młodemu człowiekowi wypowiedzieć się, ja to tak trochę, jak jestem w swoim gronie, inaczej nazywam, zwymiotować pewne rzeczy i dopiero jak on to wszystko nam powie, to dopiero wtedy możemy coś robić. I ktoś by mógł powiedzieć, przegrałeś. Dobra, przegrałem dzisiaj, jutro, pojutrze. Ale ostatecznie w tym człowieku coś zostaje. Choćbym wyszedł z tej sali przegrany. Także myślę, że to coś gdzieś tutaj krążymy koło tych tematów tej przegranej, która jest tak naprawdę szansą. Przemyśliwanie na nowo naszego chrześcijaństwa, nadawanie nowego sensu pewnym pojęciom, które na przestrzeni tych lat, 2000 lat, obrosły nieraz w znaczenie, które właściwie nie powinny mieć. Wiele terminów, wiele pojęć rozumiemy zupełnie inaczej niż rozumiał je Pan Jezus, niż rozumie je Ewangelia. Więc za to takie przemielenie naszych umysłów, jeśli chodzi o słabość konkretnie, bardzo Ojcu dzisiaj dziękuję. Życzymy Ojcu wszystkiego dobrego w Opolu, w tym, co Ojciec tam robi. A Państwa serdecznie zapraszam na drugi dzień, na jutro, na spotkanie z księdzem Leszkiem Łysieniem. Temat, zapomnieliśmy tematu, jest na plakatach. Coś z cielesnością, prawda? No tak. To ciekawe. To się będzie działo, tak? To... O, cielesność jako wyzwanie dla tożsamości człowieka, to też takie pewnie będzie przemielenie naszego umysłu, bo tej cielesności to różnie nam w Kościele mówiono na przestrzeni wieków. Proszę? Znaczy, no, się, ja wiem, może mówiono, może mówiono różnie. Proszę Państwa, życzę wszystkim dobrej nocy. Bardzo serdecznie dziękuję. My
za tę listę. Państwo mają się sens temu, co próbujemy robić. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.